Siema, siema, jestem Radio GP, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolnicy, ze mną oczywiście Krzysiek, cześć! Witam, siema! Witam! I ze mną są oczywiście też widzowie na czacie, siemaneczko wszystkim tutaj zgromadzonym i witam was na kolejnym, jeszcze raz mówię, odcinku z Podwórka Kolnicy, w którym dużo zmian, a pierwszy widzicie już na tym kadrze początkowym, mianowicie... Dzieje się, kończymy powoli budowę, już ostatnia prosta można powiedzieć, jeżeli chodzi o to, bo Neven się za nami, czyli wyremontowaliśmy i on o tym... Inaczej, obiliśmy steropianem, odtynkowaliśmy i teraz jest już położona farba podkładowa. I dlaczego zapytacie podkład? Ponieważ był ten tynk taki szary. Farba będzie ogólnie tutaj jasna, trochę kolor się zmienia, ale będzie jasna. I jak mówię, nie chciałbym, by po prostu ten jasny kolor był taki trochę jakby ciemniejszy przez to, że jest ten podkład taki paskudny, nie? Jeszcze dlatego... świeży, nie dotykaj. Tak jest, przepraszam, że muszę coś tutaj wypekać. Ale tak. Co się jeszcze będzie działo? Bo ogólnie jak widzicie, jest ściągnięty eternit już na garażu, oborze i stodole. Tu jeszcze ten eternit sobie stoi, bo też jest to oczywiście odtynkowane wszystko. W środku też działamy jak coś, więc o to się nie martwcie. No i ten. I co tu będzie jeszcze robione? Będzie blacha, niedługo mają ją przywieźć i montować. Ogólnie miesiąc mamy już sierpień, więc miesiąc minął, a to dalej wszystko stoi. Co jeszcze? Chata, tak samo chata, też już jest normalnie pomalowana tym podkładem, że tak powiem, takim tym gruntem. Po ściąganiu chłopaki rynny powiedzieli, że mi się będzie po prostu łatwiej robić, więc ja mówię, okej, skoro tak, to ściągajcie te rynny. Więc ściągnęli, na razie sobie po prostu wywieźli to i czekamy teraz na blachę, czekamy na farbę. No i właściwie kończymy, nie? Nasze tutaj wszystko. Piszcie w komentarzach, w jakich kolorach ona będzie. Bo to nawet widzowie na Twitchu jeszcze nie wiedzą, co to dokładnie będzie, ale zobaczycie, nie? Więc tak, idziemy bardzo mocno z tym wszystkim do przodu, ja się mega cieszę. Dobra, Krzysiu, wiesz co, ty możesz zaczynać już sobie robić swoją robotę. Okay. Ja to będę oprowadzał widzów, a ty jeszcze możesz w sumie to już działać, nie? Żeby też... jeszcze, że te krwakwie jeszcze takie dobre są, nie pobiła, no, ani nic. Taka... Dokładnie. Właśnie też dobrze poruszyć ten temat, bo ogólnie z krwawiami jest tak, że miały być nowe, ale jednak zostały stare, bo są w dobrym stanie po prostu, nie? Więc jakby to się udało, to, że to przeszło nam, nie? Co dzisiaj robi Krzychu? Ogólnie tak, belek tyle mamy, 82 belki dokładnie jest tutaj poukładane, więc spoko. Krzychu dzisiaj bierze sobie siuntkę i... Wiesz co? Poczekajcie, zmienię tylko konfigurację, okej? Bo ty masz tutaj tą konfigurację na rozrzutniku, a ja ci dam ten rozrzutnik powiększony, nie? Mhm. O, i teraz będzie się cacy, nie? Okej, pasuje. Bajo, dzięki za followa. No więc się Krzychu, ostatni raz działa tym rozrzutnikiem, bo już jedzie na sprzedaż rozrzutnik. Mamy właściwie nowy upatrzony, od sąsiada sobie kupimy z sąsiedniej wsi, a nie sąsiada, sorry, z sąsiedniej wsi. Także to wszystko zobaczycie. Już dzisiaj tam stoi nowy zestaw, który kupiliśmy i jest to mega zestaw. Także naprawdę, dzisiaj dużo ogólnie zmian, pokazywania po prostu, bo dużo się dzieje, nie? Co tu jeszcze? No belki, jak mówię, wszystkie żeśmy pozwolili, więc sacy. Tu w tym miejscu też, jak widzicie, powstał już sobie formalnie płot. Jest ten płot postawiony. Dam sobie takie tutaj barierki, jakby co, że mi te belki gdzieś tam nie uciekały, wiecie, one się lubią się poobsuwać. Dlatego tak to wygląda. I jest dziura. Po co tu jest dziura? Oczywiście pod silos taki będziemy stawiać, jest to silos Michała. Nie Herosa, tylko Michała. A czy może Herosa, nie wiadomo, już ma tyle tych firm. Jak wiecie, ja zarobiłem za Kolonię 100 000, to Heros gdzieś tam też sobie jakoś radzi i produkcja silosów akurat idzie mu nieźle, dlatego, dlatego też tu właśnie będzie powstały silos. Na razie to po prostu jest dziura wykopana taka mniej więcej, gdzie to będzie stało, bo oczywiście trzeba zrobić ten kosz zasypowy i tak dalej. To wszystko sobie będzie... A nie kosz, przepraszam, nie będzie to kosz, tam będzie żmijka. Po fatalności lecimy, bo to Michały oczywiście. I jak wyglądamy z kasą aktualnie? Kasa... Mamy 50 000 na koncie. Kupiliśmy też mało zero ogólnie na paliwo. Trochę też tam tego zeszło. Jak już postawimy silos, to pokażę wam dokładnie wszystkie te fakturki i wytłumaczę wam, na co poszło 150 000. Będziecie sobie mogli sobie podliczyć. Ogólnie sporo uda mi się wytargować, jeżeli chodzi właśnie o ten remont, bo tam chłopaki trochę zeszli z ceny, bo miały być nowe krokwie, ale się dogadaliśmy, właśnie zostają stare, więc cena trochę się zmieniła na mniejszą, no i dzięki temu zaoszczędzimy akurat tyle pieniędzy, żeby kupić sobie ten oto zestaw. Proszę bardzo, nowa maszyna na gospodarstwie, właściwie dwie nowe maszyny. Jak wiecie, stary hydropak mamy, znaczy hydropak mamy, ale będzie on sobie jeździł z MTZ-em, a dzisiaj mamy tu przed państwem akurat Marka Lizard, ale... czemu mam Lizarda? Oszukali cię w tym sklepie, czy jak? Oszukali mnie. Muszę nalepki pozmieniać w takim razie, bo to jest Mamy już normalny, nie? Jak coś. Więc mamy Agromasza. W końcu 3-metrowy zestaw zawitał razem z hydropakiem. No jak mówię, dzisiaj będziemy sobie tutaj działać, siać rzepak. No i co? Jest to perfekcyjny zestaw po prostu pod Masseya. Czy dzisiaj da radę? Zobaczymy, ale myślę, że powinien, nie? Bo ogólnie zapotrzebowanie mocy ma dosyć spore. Miejmy tak nadzieję, że wszystko się uda, nie? Dobra, słuchajcie, ja bez tej, żadnego zwlekania siadam sobie oczywiście, podnosimy, tak? Najpierw podniesiemy sobie to, podniesiemy sobie to i słuchajcie, ruszamy, ruszamy sobie, ten się nie zmieszczę, nie? A może się zmieszczę? Jedziemy zatankować się nasionami i będziemy dzisiaj siewy robić. Dużo gadania, bo ogólnie około 5 minut tego wyszło. Chyba się zmieszcza, jak nie to zaraz będziemy musieli chyba będę się opuścić, wiecie? Opuścimy sobie, żeby coś zmieścić elegancko, nie? Okej, teraz przychodzi. Strasznie to... Ja już naładowany jestem. No i fajnie. To tam sobie ogólnie Krzysiek... nic nie zrobiłeś. Ja jeszcze nic. Ja dopiero tutaj podjeżdżam, nie? Będę dzisiaj ładować sobie. Więc tak. Nawet chyba wiecie co, będę się obrócić. Trochę. Okej, staniemy sobie tak. Toaletę sobie tutaj wyniesiemy jakoś. O, z nasionami. Sorry, że tak akurat to robię. Ale trzeba jakoś to ogarnąć. Okej, dobra. I co, rozpoczynamy napełnienie chyba, nie? No, o, poszło perfekto, więc fajnie. Myślę, że to powinno nam starczyć, nie? Ja sobie tylko to jeszcze poogarniam. I taki oto dzisiaj zestaw mam dla was przygotowany. I co, ruszamy chyba, nie? Ruszamy na nasze, nasze pole. Jedziemy dzisiaj na fajne pole, tylko nie włączę dalej ruchu licznego. Ale to mniejsza o to, dobra. Jedziemy tam do poletko, na którym już miedza jest połączona i dzisiaj tam właśnie będziemy siać. Ogólnie do tego momentu wyjazdu myślałem, że idziemy na inne pole, ale na całe szczęście nie. Także dobrze, że sobie przypomniałem, nie? Jedziemy na nasze nowe pole, które jest połączone. Tam już jest bardzo fajny kawałeczek, więc zaraz zobaczycie co jest ten. To nie jest, że podniósł, po prostu przysunąłem sobie to. Powiedzmy, że to jest roleplay, przysunąłem te woreczki po jednym, nie? Dobra, zajeżdżamy sobie tutaj. Nie będę siał od tej strony, tylko od tamtej, bo tam jest trochę dłuższy ten... ta krawędź tego pola i tam sobie podziałamy dzisiaj, nie? Także... fajowo. Zobaczcie też jak to w ogóle trybi. Mam też w planach założenie tej GPS-u, w sensie bardziej założenie, może konfiguracji GPS-u, bo Massey ma tego GPS-a. Ale jednak go nie jeszcze nie mogę być skonfigurowanego, więc jak już tylko sobie ogarniemy, to ten Massey jak najbardziej u nas będzie. Czy ja to będę miał ten? Jeszcze kabel muszę chyba poczepić, nie? Jakiś... Tego siewnika się nie włącza? Jak się nie włączy tego siewnika? On normalnie idzie tak o? Bez tego? Co ty gadasz? On to będzie siał? Nie no, musi mieć włączony siewnik chyba, nie? Poczekaj. Koło go napędzają i on normalnie teraz sieje? Tak? Aż sprawdzę. Poczekaj, bo nie wierzę. Sieje się. Toczy mi się, panie! Dobra, jeździ to, jak trzeba. No to cacy, skoro tak to ruszamy, nie? Ruszamy, jedziemy w takim razie. No więc jak widzicie, nowy zestaw uprawosiewny na nas wpadł, co pozwala naprawdę bardzo mocno zaoszczędzić czas, bo jak wiecie, tego czasu nam najbardziej brakuje. Ostatnio orkieśmy robili chyba ze 3 streamy. Więc super sprawa, bo idzie to 12 na godzinkę, więc fajnie. Super sprawa, o widzicie jak mam właśnie pole już zaorane tą miedzę. Super sprawa, bo dzięki temu możemy strasznie czas zaoszczędzić i właściwie pomijamy od razu fazę uprawy tej ziemi. Od razu na ściernisko wpierdzielamy się z rzepakiem i jest cacy, jak mówię, nie? Więc naprawdę super rzecz. Pamiętajcie o tym, że drugi zestaw cały czas też mamy. Więc co, będę sobie chyba ponosił cały zestaw tutaj, nie? A nie tak ten. No, będę ponosił sobie cały zestaw po prostu, nie? O tak. Tak jest. Może pochodzicie mi trochę z tej kamery z trzeciej osoby, nie? Tylko wiecie co? Ja sobie tutaj pozwolicie kamerkę ogarnę. O. I tak sobie posiejemy dzisiaj, nie? Fajna rzecz, to jest kurde, mega robota to leci. I super, że w końcu mamy taki zestaw, który nam troszkę się sprawia jakieś trudności i mamy... Co robić, nie? Znaczy, trudności, może nie. Massey w końcu ma co robić, bo z wszystkimi innymi sprzętami sobie bardziej radzi bardzo łatwo, a tu jest bardzo fajowo. Cześć Kuba, witam serdecznie wszystkich, którzy dopiero do niej zawitali. Jak ktoś nagrywał właśnie odcinek na YouTube'ka. Ja chyba jak nigdy dzisiaj długo mówiłem, się rozgadałem strasznie, no bo było co po prostu pokazywać, nie? A tu jest słoma, czy ona zajdzie? O, schodzi fajnie, no i super. Także elegancko 3-metrowy zestaw. To będzie strasznie duży skok tego, bo tam mi trochę, widzicie, łapie poza ten. No ale silnikach już to nie daje radę, nie? Nie używam ogólnie znaczników, bo znaczniki to w tym farmingu są... W każdym farmingu są takie bardzo stratne, bym powiedział, nie? O widzisz, Cats Farm, to kiedyś witam serdecznie, jest ziomeczek pierwszy raz na streamku. Także tak to właśnie wygląda nagrywanie odcinka. Dobra, podjadajmy sobie tak, o jeszcze, żebym tę ładnie ten ogarnięte. Rozprawdzi hasiemy, nie? Nie ma sensu tam się bawić w co innego, tylko tak. Jak tam Krzychu ci idzie, powiedz mi sprawę u ciebie, bo ty bardzo mało mówisz na tych odcinkach. No takie lekkie problemy mam z 160, wiesz? A co, nie daje rady? No pod górkę na przykład mam problemy, nie? Z rocznikiem nie daje rady świątka? No nie. A weź się napraw, na przykład spróbuję naprawić. No mam próby... Dobra, czekaj wtedy. Bo nie wiem, czy też masz dokumenty wszystkie. Może ci muszę jakieś dokumenty, żebyś mógł naprawić. Nie mogę klucza jakby podnieść. Aha, masz problem z kluczem. Już no. Ci zaraz... dam ci klucze do skrzynki na listy, poczekaj. Znaczy na narzędzie. Gdzie ty jesteś tutaj? Chyba tutaj, musisz... O. Dobra, masz już klucz? Nie, dalej nie mogę go znaleźć. Gdzieś ty skrzynki... O, czekaj, jest coś! Jest. W trawie ci gdzieś spadł. Musisz zobaczyć, siemka Kamil. No i teraz fajowo. 900? I ty i jeszcze 108? Co ty naprawiłeś? Rzutnik? Tak. Po co? Nie. Jezu. Ale nie, dobra, jak sobie... Może lepiej tak, no bo tam jak się wałek nie odbierał, to lepiej dobra. No. Patrz, Krzychu idealnie mi zapełnił kasę do 409 000, nie? Widziałeś? Elegancko. A, Krzychu, czekaj, zapomniałem, że że jest nowy miesiąc, wypłatkę trzeba ci rzucić. O, właśnie. Już przelewam ci, Krzychu, kaskę. Nie ma problemu. Tam oczywiście u nas mowa wynosi 3000, ale Krzychu tysiaka ciągle potrącamy mu za naszego MTZ, którego utopił. Także proszę, 2 koła dla ciebie już, Krzysiu, na konto. Żeby nie było, dobrze, że pamiętałem. Na alimenty będzie przynajmniej. Ty, a właśnie, bo teraz 60 jest twoje, co nie? Tak. To skoro się tam sobie wyremontować technicznie, to może będziesz coś jeszcze wizualnie zmieniał w niej. No tak, będzie, no spokojnie. A to już kiedy masz w planach robić remoncik? Bo jestem mega ciekaw, co tam żeś wykombinował, nie? W planach to ja mam duże rzeczy, nie? No dobra, trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść, nie? No. Myśleć. No tak nie jest chłopczyk, jak ty sobie myślisz. No dobra, w sobie rację, tylko u mnie jest tak, że jest remont robiony 2-3 dni po robocie, nie? No właśnie. Na razie budynki nam się długo robią ogólnie, ale uwierzcie mi, że będzie fajnie to wyglądać, jak się to jeszcze ogarnie, to już w ogóle cacy. A, i też dogadaliśmy się z widzami na temat remontów na całej tej jakby gospy. Słuchajcie, będziemy też remontować, będziemy też odmalować bramy, nie? Pod kolor dachu, żeby ładnie pasowały, dlatego miałem robić ogólnie na początku bramy takie blaszane, ale myślę... W sumie to drewno jeszcze nie jest złe i tak naprawdę po co na darmo wydawać pieniądze, skoro mogę po prostu tylko pomalować jakąś farbą te deski, więc po prostu będę deski malował gdzieś tam też farbą osobno, nie? Także fajna rzecz. Ogólnie może tak, przejdźmy też do tego tematu finansów, co się zmieniło jakby u nas na koncie, poza tym, że kupiliśmy zestaw i ile on kosztował. Więc tak, z tego co pamiętam, agregat cały kosztował 6200 zł. I to były ostatnie pieniądze, które mi zostały chyba po młodym rolniku, a siewnik kupiłem już za swoje, jakby, nie? Więc pieniądze wykorzystane. Jeszcze mamy na koncie te kasy, które widzicie, to jeszcze mamy... Witamy w kolonii! Dzięki, Krzysiek, do Subika, 19 miesiąc, bardzo miło. Oczywiście, Żubik dla ciebie, pozdro. Mega rzecz. O czym ja to mówiłem? Teraz mi Krzysiek się przypomniał, o czym mówiłem wcześniej. Tak mówisz? A, no to spoko. Ale spoko. Mimo to dziękuję bardzo. O czym ja gadałem przed chwilą? Kurde. Dlaczego jestem jeszcze zapomniałem powiedzieć? O finansach chyba coś mówiłem. Czekaj. Że pieniądze wszystkie wydałeś, czy nie? Tak i nie. Kurde. No 6200 kosztował mnie ten hydropak. Tak, cały ten zestaw. Nie, gram bez shaderów teraz. Jak teraz mam shadery włączone. Teraz shadery, teraz bez shaderów, nie? Kategoria zmieni... O, zmieńcie mi kategorię na Twitch, jak możecie. To jest moderacja, bo byłem bardzo rad. A, że siewnik. Ile siewnik? Siewnik kosztował 21 000 ogólnie, nie? Więc to już za swoje pieniądze kupiłem. Więc dosłownie cała kasa mi poszła. I na koncie te pieniądze, które mam... O, pamiętam, chciałem powiedzieć. 47 000. Trzeba odjąć od nich jeszcze 32 000 za silos, który będzie niedługo stawiany, tak? I za tę kasę, czyli stanie nam jakieś na koncie... 15 000? Dobrze liczę? 15 koła mamy na koncie, nie? Na czysto jakby dla, z samych naszych pieniędzy, nie? Więc ogólnie to jeszcze sporo kasy jakby się zostanie jakby takich swoich, nie? Cały czas też codziennie oczywiście krówki nam lecą z mlekiem. Ostatnio dostaliśmy 7000, więc rekordowa chyba ilość za mleko. Ale mnie to oczywiście cieszy, bo krówki jak najbardziej fajna rzecz dochodowa i będziemy ciągle w niej iść, nie? Nie game, tylko chyba... A, game, tylko tak, game, bo game chyba nie działa, ale dzięki Green bardzo. Jakie tam masz ustawienia, że jakoś to wygląda... Znaczy ustawienia, po prostu mam ustawione maksymalne ustawienia Farming Simulator, jak się tylko da. Wszystko na 200-400%. No i shadery, nie shadery, tylko oświetlenie od czarnego, nie? I tyle. I to jest aktualnie tyle, co mam, nie? Bo jeszcze mogę włączyć shadery, ale na shaderach troszkę też tam też za gierka loguje, a nam teraz cały save zamula przez to, że mam włączone to ściernisko i też tyle belek, nie? Witamy w kolonii! Jak bado! Siemaneczko, witam serdecznie! Dzięki za 11 subika. Jak widzicie, to ludzie subskrybują na tym Twitchu. Mega miło, oczywiście jak bado, żubi dla ciebie. I trafi się akurat na odcinek, nie? Także fajnie. No, więc w ogóle miło, bo aktualnie z nami siedzi 239 osób na streamku, więc... O, 244 już. Się zmieniło. Ej, hype ten jakiś nadjeżdża, ludziska, co wy tu robicie? Ty, Krzychu, masz jeszcze czas jakieś 10 minutek, nie? Do tego, do startu. Mhm. No, bo Krzychu ogólnie też ma streamy, więc macie do niego wpaść, link macie do Krzycha w opisie. No i ten, Krzychu 18 się odpala, a jest 17:51 aktualnie, a my tu jeszcze mamy trochę czasu, także... Nie wiem, czy się całe pole skończymy? Raczej wątpię, ale no jak mówię, dzisiaj chcę sobie tutaj to ogarniać, nie? Żeby to wszystko fajnie zatrybiło. Ty, trochę dziwnie, że ten siewnik... Jaka to jest tekstura w ogóle po tym sprzęcie, co leci przed nami? Bo jestem aż ciekaw, nie? Aha, bo on to po prostu robi na ten... On tu robi na... jakby talerzówka, nie? Czyli się bezrokowy się tutaj robi. O kurde. Opuściłem gdzieś. Czyli się bezrokowy mamy tutaj fajnie robiony. No to dobrze, nie? Właśnie o to chodziło, bo myślałem, że kultywator robił coś takiego, że będzie nam robił jakby nie jako talerzówkę, tylko jako kultywator, nie? I wtedy to się niczego do siebie bezrokowego. A tu widzę, że to fajnie leci, także spoko. I to normalnie się sieje, tak? Ja muszę sprawdzić, wiecie, bo kurde nie wierzę, że jak ja cały odcinek przeleciałem bez tego, to padnę. Nie no, siewy są, no. To nie widać po tym, po siewniku, że ubywa ziaren, nie? Cześć Kamsza, to witam serdecznie. Trochę tutaj... Chyba równo nie pojechałem, nie? Kurde, gdzieś... GPS trzeba się zaopatrzyć powoli, wiecie? Trzeba gdzieś tego GPS-a ogarnąć. Właśnie, pamiętacie jakiego GPS używałem ostatnio? Na przykład na Zdzichowie albo na Osadzie, bo tamten GPS był fajny, nie? Ja bym sobie chciał też tutaj wygrać. Bo właśnie na tego GPS-u nie pamiętam, jakoś się tam nazywał, nie? Także... A może Vehicle Control Addon to był? Czy coś? Ja już nie pamiętam, nie? No, ale muszę za właśnie tutaj nowy GPS ogarnąć i używać GPS-a tylko z... Masseyem, nie? O, to fajne. Ctrl W? A teraz chyba nie mam, wiesz, tutaj akurat tego, więc mam chyba jakąś, mam jakiś inny, albo w ogóle nie mam przy tego modu, nie? Co nie, też Krzycha musi szczególnie używać GPS-u, bo jak odpalimy sobie go, to on tam też, wiesz, będzie działał tak, że... na wszystkich maszynach, nie? GPS, w mojej 60 nie ma takich rzeczy, co ty... Nie, no ale masz, działa GPS tak, że w wszystkich maszynach to jest jakby dostępne, nie? No tak. I trzeba będzie po prostu to wyłączać, chyba da się już wyłączyć, może jakiś update wyszedł? Nie wiem. Pod Ctrl C? Nie, po co mam tylko kamerę. Zmiana kamery jest, nie? Więc nie mam tego. Możemy sprawdzić sobie to, nie? Co tam jeszcze, jak tam to ustawić wszystko. Ale FPS są strasznie mało, patrzcie, 30 klatek mam. To chyba przez te wszystkie belki, wiecie? Tych belek jest strasznie dużo i też to, że mam tutaj dużo tego ścierniska, które się ugniata cały czas, nie? To też jakoś bardzo loguje. No i chyba sam multiplayer taki mega logujący jest, nie? Strasznie tak to ten, no multiplayer. No tak, bo jeszcze tego hostujesz, nie? No. Jeszcze plus ze streamek i nagrywanko, także też już w ogóle to swoje robi. No może trochę zajdę z tych ustawień farmingu, bo mam i tak wszystko na fulla. Ale jak zmienię jakieś tam rendery czegoś, to może będzie lepiej, nie? Pod kontrolą mówicie, no dobra, to ogarnę sobie gdzieś tam pewnie po tym odcinku, nie? Zainstalujemy sobie to. Zresztą nie, po odcinku mi się szpakowo teraz robić dalej, nie? Także podziałamy sobie tam konkretnie z tym. Ale fajowo. Fajowo. Jutro myślę taki streamek zrobimy sobie może bez szpakowa, ale bardziej ogarniana save'a, bo wiecie co? Ludzie, mamy tutaj w planach bardzo fajnie połączyć poletka, znaczy powiększyć poletka i powiększymy sobie ogólnie pole 48. Tamto pod lasem, gdzie jest, gdzie wyciągnęliśmy wszystkie zagajniki, nie? Mam bardzo fajny pomysł na to. I nawet w kolejnym odcinku chyba idziemy sobie z drewnem już na tartak, bo tam trzeba trochę wycinki porobić. Także coś podziałamy. Też tam pewnie obornik jakiś porozrzucam. Już nowym rozrzutnikiem, tam te stare sprzedamy. A ty, Krzyku, w sumie wiesz co, o, Krzyku, ty na przykład w kolejnym odcinku, na przykład jutro, co będziemy nagrywać, mógłbyś już porobić siebie też, nie? No, można w sumie, nie? No. No, także będzie to spoko, myślę. Zresztą jak będzie rozrzutnik, będzie ten rozrzutnik do obornika, to będę musiał mieć tura, czyli MTZ będzie używany. I Massey, powiedzmy, nie? To zostanie tylko siuntka wolna. To na siuntce... Siuntka by musiała mieć jakiś... albo samą Isarią. Zresztą nie, na siuntka chyba pociągnęłaby, nie? Zestaw, czy nie pociągnęłaby? Chyba nie, tam kiedyś próbowaliśmy. No to może sam zestaw, sam siewnik jakby pojedzie, nie? No zobaczymy, na spokojnie. No. Albo mógłbyś już ten, po tym, na tym polu teraz sobie wałować, w sensie brony posiewne ogarniać, nie? Z turbo da radę i z przodem? No właśnie, ja wiem, że to mówicie, że da radę, ale to jest farming trochę, nie? On trochę inaczej to działa, więc zawsze tak to zatrybi, jak powinno, nie? Cię jeszcze dużo akurat z kamery, z trzeciej osoby, ale mogę to trochę z pierwszej pojeździć, nie? Co mi z pierwszej, bo nawet byłoby mi łatwiej, tak naprawdę. A to ciągle robi wysiew, nie? Mam nadzieję. No chyba tak właśnie polski rolniku zrobimy, nie? Ziemniaki zasadzimy sobie tam, gdzie mamy to malutkie pole, nie? Tam na gospie. Taki tam malutki kawałeczek, nie? Bo jak... tamte musimy jeszcze zebrać, co żeś zasadził wtedy. No, ale to też... A czekajcie, nie, tam nie damy rady tego ogarnąć, wiesz? Bo tamte ziemniaki, tamto poletko jest na razie jako takie po prostu pole, nie? Bo będziemy na wiosnę ludziska brać się za budowę obory. Także tam sporo tego będzie szło ogólnie. Tej obory. I zobaczcie, jak ona będzie tam powstawać w sumie po kolei, nie? Ej, w sumie z oborą jest tak, że nawet mógłbym robić to etapami. Bo ten model on fajnie pocięty w sumie tej obory. No, to będzie będą etapy budowy obory w takim razie. No i spoko, mamy kolejny content, nie? Z budowy. Ja to mam łeb do tego zawsze. Wiedziałem, jak to oborę porę. Mówiłem, o, podziel cena na elementy, nie? Fajnie. No ale jak mówię, będzie obora stawiana oczywiście na 60 sztuk bydła dodatkowych, bo tutaj mamy to fajnie, że są. Mamy chyba 40, więc coś tam kolejne 60, to będziemy mieli setkę. Dużo, ja wiem, ogólnie o 75 000 będzie nas kosztować to, więc spoko. I nawet myślałem, czy nie wziąć sobie też kredytu teraz ogólnie ludziska. Po co? Oczywiście po pola. Kredyt tylko i wyłącznie na to, żeby kupić sobie pola, bo jak wiecie, na zimę sprzedamy zboża i będziemy mieli wciul pieniędzy. Tak samo też sprzedamy sobie belki siana, które zrobimy na drugim pokosie, więc kolejna kaska nam wpada. A też przypomnę, że kredyt, jeżeli weźmiemy sobie teraz, to jak najbardziej spłacimy go w zimie, nie? Za to właśnie zboże. A jak nie weźmiemy teraz pola, to będziemy musieli siać to pole na wiosnę, co jest ogólnie mało opłacalne z punktu jakby chyba samego plonu, niż tam to zboże jaro trochę zawsze słabiej plonuje niż to o zimę, nie? Zresztą wy jesteście fachowcami od rolnictwa, możecie napisać na czacie. Lepiej plonuje chyba zboże o zimę niż jary, nie? Czy to zależy od zboża, jakie to się sieje, nie? Bo to może być owiec albo pszenica, nie? Różnie to może być. Tak, Optimus Prime. No, drewno będziemy sprzedawać, nie? Tak jak będziemy ciąć. Jutro będzie trochę się działo, nie? Znaczy jutro. Jutro nagrywamy, ale będziemy, dla was to będzie za 2 dni, nie? Chyba. No w sumie nawet nie wiem, kiedy ten odcinek macie, bo teraz odcinki są z Podwórka Kolnicy wtorek, czwartek, sobota i niedziela. A streamy są od poniedziałku do piątku, więc jak ktoś to wpadajcie, bo od 16 do 22 lecimy. W miarę regularnie się staram. No ten tydzień będzie akurat regularny, więc super, nie? Żadnych tam. Ta seria się powinna nazywać Życie na kredycie? No, niby tak, w sumie masz rację, nie? W sumie masz rację. Kto ma kredyt, ten ma kredyt. No Krzychu nie ma. Nie no, ty Krzychu masz u mnie kredyt, tylko spłatasz cały transfer, nie? Co miesiąc. Tak, Krzysiu się odpala zaraz, nie? O 18. Da, nagramy na spokojnie. Lepiej zebrać najgorsze ozimę niż najlepsze jare. Tak mówisz, Matego? O to widzisz, no to dobrze, że mi powiedziałeś też, nie? Bo jak my będziemy sobie te pola powiększać i mamy w planach zakup aż 2 kawałków, z czego 2 kolejne, inne już, które mamy, będą powiększane albo modyfikowane. Zobaczcie dokładnie, ale naprawdę myślę, że wam się to mega spodoba, bo jak tylko na ten pomysł spadłem, to mówię, ojeju, ale to siądzie. Witam, tak się to spodoba, że to hit, nie? Także super będzie sprawa, nie? Już niedługo zobaczcie, co się będzie działo, nie? Dobra. Ej, bardzo fajnie to leci. Wiecie co? Myślę, że jakbym tak się postarał i cały odcinek ogólnie tutaj poświęcił na to pole, to byśmy nie skończyli, nie? A tu proszę bardzo, bardzo tego dużo pola zrobiliśmy, nie? Ja wiem, że trochę tak paskudnie to wygląda, ale pamiętajcie jeszcze, że tu poleci oczywiście brona posiewna i tam powinniśmy to pole już, to będzie lepiej wyglądać, nie? Bo tak na razie, wiecie, pół na pół, nie? Tu też chyba w ogóle nie było dawane żadnego azotu, także tu akurat polecimy sobie jakąś gnojowicę pewnie albo coś. Obornik mamy tak dużo, że na wszystkie inne pola poleci obornik, nie? Także dzisiaj jeszcze tylko rzepak tu sobie siejemy i myślę, że chyba oprócz tego pola z rzepaku to wszystkie inne będą w zbożach, nie? W sensie polecimy sobie też właśnie jakąś kukurydzę, a to raczej na wiosnę zrobimy sobie jakieś pola. Oż nie, na kukurydzę pole będziemy kupować nowe, nie? To zobaczycie. A będzie jeszcze jakieś pewnie jęczmień i pszenica siana jeszcze, nie? No bo tak, że teraz będziemy, jak wiecie... A, właśnie, też wam tego nie mówiłem, ale też wam powiem w sumie teraz. Chcę zrobić tutaj mega realne silosy, takie realne, że nie będziemy na przykład sypać w jeden silos 2 rodzajów zbóż, nie? Tylko... jak mamy w tym silosie pszenicę, to sypiemy pszenicę. Jak jest jęczmień, to jęczmień. Co teraz nam to, co to oznacza? To, że musimy wybierać, w który silos sypać, nie? Jak teraz postawimy silos nowy Michała, no to pamiętajcie, że zboże, ten silos, który aktualnie mam, ta żmijka w garażu, tam będziemy sypać, co powiedzmy, nie wiem, jęczmień, bo będziemy trochę mniej go mieć. Pszenicę będziemy sypać właśnie w tego Michała, a co z rzepakiem? No, aktualnie... zajmę tylko i wyłącznie wywóz od razu na skup, ewentualnie dostawienie kolejnego Michała w samym sezonie, nie? Gdzieś tam na wiosnę. Zobaczymy, też tam pochłonie ogólnie koszty obory, bo ogólnie cała obora to 85 tysięcy będzie kosztować, ale wiecie jak to jest, nie? Gdzieś tam nie zawsze to może tak fajnie pójść, jakbyśmy chcieli, więc to wszystko zobaczycie, jak to będzie wyglądać, nie? Okej, widzę, że tu powoli zaczynam robić klina samego, nie? Tak jest, Łukasz, nowy dobytek, no. Jest nowy dobytek, mamy siewnik, znaczy agregat siewny właściwie, z naszym Masseyem. Także naprawdę tutaj się ostro pozmieniało od ostatnich odcinków. No ale dobrze, nie? Gdzieś tam takie właśnie wchodzenie w trochę większe maszyny to jednak fajnie. Coś tu taki nowy powiew świeżości. Jak mówię, dokupujemy jeszcze tylko rozrzutnik i tak naprawdę z maszyn to jest tyle, nie? Musimy pójść teraz w pola, musimy pójść w krowy i zacząć się tam rozwijać, nie? Nawet kosiarki, które mamy i tak dalej, to w zupełności wystarczy nam, bo wiecie, że na razie tych mamy aż za dużo tego wszystkiego, wiecie, nazbierane. Więc zanim obora powstanie, to tak naprawdę, zanim kupimy krowę, zanim to wszystko ogarniemy, podłączymy tę wodę całą i w ogóle, no to jednak jeszcze czasu trochę minie i zdążymy spokojnie zrobić kolejne sianokosy, jakby co, więc nam nie zabraknie na pewno siana, to możecie być pewni. Pamiętajcie też ciągle, że mamy cały czas silos na kiszonkę pełny i w ogóle właściwie nieużywany, który jest cały czas przykryty, nie? Bo za dużośmy te kiszonki zrobili, tam wyszło jej ponad 100 koła, 100 tysięcy litrów, więc no mega dużo po prostu, aż się nie spodziewałem, że tyle tego wyjdzie. No i bardzo w sumie dobrze, nie? Że tego nam tyle wyszło, bo dzięki temu będziemy mogli sobie pobierać sam tego silosu, nie? W ogóle był plan taki, żeby ten silos już skończyć i na lato gdzieś, przed kiszonką, ten silos wyciągać te opony i robić murowany. Niestety, jak się okazało, nie potrzeba, bo ten silos ciągle jest przykryty, nie? Także bardzo dużo, nie? Ja do tego agregatu z styropakiem od Agromasza i siewnika Poznanika będzie pasować MF 31-20. Chyba by pasowało też, nie? Bo ogólnie zapotrzebowanie mocą z tego co wiem to tak. Siewnik ma 60, a hydropak ma 40 albo 80, chyba jakoś tak. Więc nie wiem, czy przypadkiem się nie wyrobię idealnie z mocą tutaj, nie? A wiecie co, zaraz wam powiem dokładnie, żeby was nie ściemniać. To dokładnie pokażę. O, co na promocji mamy? Kurwa, Krzychu! Aż tak, mówisz? Zobacz promocję. Aż muszę zobaczyć, nie? Za 9800 jakiś złom, 77% mniej. Oho. Patrz to! 120 koni, za 9800. Ja mogę kupić traktor zamiast siewnika. Siewnik dałem 20 tysięcy, a traktor. Urgrus na promocji. Kurde, trzeba pomyśleć chyba. Ty, Krzysiu. Co? Ja nie wiem, czy Świątka nie pójdzie zaraz, zamiast remontu, to kupi mi się tamtą maszynę. Ty, ale to było dało, nie? Ten szrot taki kupić. Do remontu będzie przy okazji jeszcze. Czekajcie. Dzięki, Łukasz, bardzo miło mi, że tak uważasz. Dobra, ludzie. Pytam was na czacie teraz i to jest bardzo ważne. Kto dotrwał do końca, ten wszystko będzie wiedział. Kupujemy tego szrotę, sprzedajemy 60? Czy co robimy? Bo powiem wam szczerze, mega okazja, nie? Standardowy konflikt, po prostu kupujemy jak stoi, nie? Kupujemy jak stoi i potem dopiero robimy remonty tego, nie? Wiecie, co chodzi? Kupujemy? No to zajebiście, bo też chciałem kupić, dobra. Słuchajcie, ja dzisiaj od razu... A wiesz co? Zamiast walnie trochę czasu, żeby tu jakby co, wiecie, żeby na Eliximigu nie sprzątali, bo mega promocja. Ja tego gościa zadzwonię, zapytam się, co jest tam nie tak, że on taki tani, nie? Może być tak, że po prostu coś, nie wiem, uszczerka poszła pod głowicą. No i Siuntka też nie będzie tak dobra jak Siuntka, nie? No bo co, Siuntkę mieliśmy już tak naprawdę bardzo długo i kolejny remont w sumie byłby tak trochę odtwórczy, nie? I pokazanie tylko tego samego cały czas, nie? Pokaż? Zaraz grzypleci ci pokażę, nie? Zaraz pokażę ci grzypleśny poza ci, już jak skończymy odcinek, nie? Dobra, słuchajcie, dobijam powoli pół godziny odcinka, właściwie już ponad pół godziny odcinka, ale wiecie, teraz odcinki trochę są dłuższe, zaraz z tego, że są rzadziej, nie? Także myślę, że to akurat rozumiecie. Już nie 20-25 minut, a nawet do 30 podchodzimy, no bo gdzieś tam ten czas antenowy chodziłby tyle samo na tydzień, co nie? Także... Ej, słuchajcie, dzisiaj mega nudny odcinek pod względem tego, że ciągle przez 5 minut tylko pokazywałem gospo, a tutaj siałem, ale patrzcie ile pogadankowy, jak bardzo żeśmy się tutaj rozwinęli, tak jakby, wiecie, tak rozwinęli w tym sensie, że rozgadaliśmy się bardzo na tematy, które będą w przyszłości poruszane, nie? Ty, albo czekaj, nie Świątka zostanie jeszcze, jako czwarty. Jako czwarty? Byśmy kupili tamten i byś normalnie mógł robić tym samym prawosiewnym, nie? Wtedy. A ja bym sobie normalnie owornik mógł wosić. Ale ja zezwolę ci tego, tuninga tam w tej już Ursusie. Dobra, zróbmy tak, zostawimy sobie jeszcze Siuntkę, bo niech na razie będzie, wiecie, takich rzeczy, takich wiecie, zielonkowych, nie? Gdzieś tam przetrząsanie, zagrabianie, co nie? I jakieś tam powiedzmy siewy, czego tam jeszcze by było. A tu byśmy mieli to, nie? Nawóz, opryski, o właśnie, nie? Bo tamten dużo takie diabły, to po co tego kupować? Dobra. Możecie dzisiaj żegnać na tym. Możecie żegnać na odcinku, bo już kończymy dzisiaj. Słuchajcie, ja tylko wyłączę. O. Więc ja to dziękuję za uwagę. Bardzo mi wreszcie byli. Sprzęt mi się toczy do tyłu, ale to trudno. Więc dzięki za uwagę, dzięki Krzysiu za pomoc oczywiście tutaj przy odcinku i tak dalej. I kupujemy nowy ciągnik w takim razie. Za śmieszne pieniądze. Dobra, dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam, wpadać na kolejny, bo będzie już remont gospy skończony i będzie się działo, nie? Także dzięki, na razie, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam, pa pa. Siemka.